Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, nastał dzisiaj dzień czwartkowy, jest to dzień 5-sierpniowy. 5-sierpniowy, dobrze to powiedziałem, dobrze powiedziałem. 5 sierpniowy, może być. I jest to dzień wstawakowy, czyli tak jak co dzień. Bez niedzieli może, bo tylko w niedzielę nie ma wstawaków. Znowu informacje zupełnie nikomu niepotrzebne i nieprzydatne, czyli czołówka musi nadejść. Jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, moi mili, moi ulubieni, moi w ogóle najdrożsi. Witam was bardzo serdecznie w odcinku czwartkowym. Zapraszam cię na ciekawostkę, która będzie ciekawostką zoologiczną, akwarystyczno akwarystyczną, W sensie taką oceaniczną, głębinowo-ciśnieniowo-fizyczną. Skąd ja biorę w ogóle te słowa, to ja nie wiem. Po prostu, słuchajcie, to, to się ze mnie wylewa, naprawdę. To nie jest tak, że to zaplanowałem. Ja tak mam. To jest pewnie jakaś choroba, no ale co zrobić. Yy, jedziemy. Mianowicie, ciekawa skala, tak dosyć oczywista, ale pomyślałem sobie, że bardzo fajna. Wiecie, kochani, że są takie głębiny w oceanach i tak dalej, gdzie nie dochodzi światło, nie? W związku z tym, że nie dochodzi tam światła, nie można mieć żadnych roślin, bo one potrzebują światła, żeby funkcjonować, ale żyją tam różne potwory głębinowe. W ogóle ten taki artykuł, to nie związane z naszą dzisiejszą ciekawostką, ale czytam taki artykuł, że podobno w ogóle to nie poznaliśmy jeszcze wszystkich tych takich tam rzeczy, które tam może mieszkają. Że chociaż mamy te różne urządzenia i tak dalej, to ponoć co jakiś czas odkrywane są nowe, jakieś potworne, tam istoty żyjące w ogóle. Może się okazać, że tam dinozaury żyją na przykład, że one nie wyginęły, tylko tam zeszły. Dobra, przepraszam, bo mi się to jakieś głupoty odkleja. O co chodzi? Są tam różne potwory, które są dostosowane do tych takich wielkich głębi, W ogóle bardzo ciekawe, na jest to, jak one tam się uczą widzieć. Niektóre mają takie w ogóle specjalne aparaty oświetlające, takie, które wychwytują naj najmniejsze te... znaczy, oświetlają ciemność, żeby było chociaż trochę światła. Inne mają strasznie wielkie oczy i bardzo wrażliwe takie, żeby właśnie nawet najdrobniejsze tam jakieś milimetryki tam, czy jak to się tam nazywa tego czegoś, co daje światło, żeby dostrzec. Ale nie o tym chciałem. Chciałem o tym, że jak się łatwo domyślić, te zwierzęta są specjalnie przystosowane, żeby, żeby żyć na takich głębokościach, szczególnie z uwagi na ciśnienie. Wiecie, że tam w głębokości jakby jest bardzo wysokie ciśnienie, tam może być tam, nie wiem, setnie czy tysięcznie razy większe niż ciśnienie powietrza na ziemi i normalne stworzenie, na przykład normalna ryba, tak? Taki gupik albo inny okoń, albo inny karpik, taki wigilijny, mój ulubiony, Gdyby takiego karpika tam transportować tam do tego, to by go po prostu zgniotło, nie tak samo człowieka. Wiecie, że człowiek nie może taką głębokość tak pływać, znaczy sam sie, bez żadnych innych tam urządzeń, z skafandrów tam czegoś, bo by go po prostu zgniotło. Nie? I to było dla mnie zawsze oczywiste. Ale wyczytałem jeszcze drugą ciekawostkę, że jak powiem w drugą stronę, że te ryby głębinowe nie mogą też żyć, kochani, na tych płytszych wodach. Okazuje się, że gdyby taką rybę z głębin wziąć tam do góry na te płytsze wody, to by tą rybę rozerwało. W sensie, by wybuchła. W ogóle, czujecie, taka ryba do góry płynie, mówi o zobaczę światło, Pff, i zobaczyła światło, nie? O co chodzi? Chodzi o to, że one mają zupełnie inne ciśnienie w środku, właśnie ono jest do tego przystosowane, żeby się opierać temu ciśnieniu wody i gdyby była na mniejszym ciśnieniu, to by od środka to ciśnienie ją rozerwało. Pomyślałem sobie, kurczę, w ogóle trudne życie tych ryb tam tej wodzie jest, nie? A tak w ogóle to pomyślałem sobie o czymś innym. Zobaczcie, te ryby z góry nie mogą żyć na dole i te ryby z dołu nie mogą żyć na górze i to jest, koń bardzo ważna prawda życiowa. Jeżeli nie jesteś na swoim miejscu, to nie możesz tam żyć. Koniec o co tu chodzi? Tu nie chodzi o to, że tam, czy znalazłeś swoje miejsce, czy nie, chociaż to też w ogóle ważne, tylko chodzi o to, że bardzo często, nie próbujemy być kimś, kim nie jesteśmy. Próbujemy wejść w rolę, próbujemy zająć, nie wiem, miejsce, pozycję i tak dalej, która nie jest dla nas. I, I dlatego bardzo często jesteśmy nieszczęśliwi, bo jakby próbujemy być kimś, kim nie jesteśmy. Na szczęście nie dzieje się z nami tak, jak z rybami, że wybuchamy, ale myślę, że duchowo, wewnętrznie, psychicznie często właśnie wybuchamy albo jesteśmy stłamszeni. Pomyśl dzisiaj, czy przypadkiem nie próbujesz być kimś, kim nie jesteś, kim masz nie być, nie próbujesz zająć roli, miejsca, pozycji, funkcji albo jakiejś, nie wiem, relacji w życiu. Która nie jest Twoja, kochani, na przykład ja znam swoje różne ograniczenia, pewnie nie wszystkie, ale niektóre znam. I wiem, że do niektórych funkcji się nie nadaje. Po prostu. I jest zwykłą umiejętnością, dojrzałością powiedzieć, kiedy te funkcje się zdarzają, na otwierają się takie możliwości, żeby, żeby, je, żeby nimi być, żeby powiedzieć, nie, to nie dla mnie. Dziękuję, to nie dla mnie. Kochani, to jest ważna rzecz życiowa. Inaczej wybuchniesz albo cię po prostu ściśnie i nie będziesz mieć możliwości życia. Tego się nauczmy od oceanicznych ryb. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, muszę bardzo szybko teraz skończyć, bo my mi lampka baterii zaraz się wy wy wykończy, a chcę skończyć zanim się wykończy, żeby się nie wykończyła. Wy też się nie wykończycie w życiu, czyli bądźcie na właściwych miejscach. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie i do zobaczenia już jutro z Bogiem. Pa!